Kolejny dzień daily vlogów motoryzacyjnych na trasie projektu Royal Trip High 5 i mojej klasy, dzisiaj Bydgoszcz, a w Bydgoszczy takie dwa cudeńka na horyzoncie się pojawiły. AMG GT 4DOR 5.3 o mocy 435 koni mechanicznych i Audi RS7 o mocy 700 koni mechanicznych. Witaj w kolejnym odcinku programu High 5! Ho, ho, ho. Merry Christmas! Skoro jest ślisko, na tyle ślisko, że spadł śnieg. Bokiem RS7! To jest to! I to są plusy zimy. Zobaczcie. Trzej niemieccy muszkieterowie. Ale dzisiaj skupmy się na tych dwóch najmocniejszych furach. Na wstępie wielkie podziękowania dla Best Cars Bydgoszcz za udostępnienie dwóch samochodów do nagrań. I to w zasadzie, szczerze wam powiem, że w pół godziny to ogarnęliśmy dzisiaj, bo wysypało mi się jedno auto i Best Cars Bydgoszcz udostępniło dwa wypasy. Zacznijmy od GT 4DOR-a. 435 koni w napędzie na 4 koła z tylną osią skrętną. Rekin, diabeł, bestia. Naprawdę agresywnie wygląda. Takie uwypuklenia na masce, takie dwie łyżwy na masce. Razem z grillem Panamericana, z tymi światłami skośnymi. No zobaczcie, wygląda to nieziemsko. Ten przód naprawdę, jeszcze z tym splitterem dołożonym na nisko, wygląda naprawdę przepięknie. Szkoda, że jest w takim kolorze, bo ja bym wolał kolor taki niebieski, ciemny, wiecie, ten popularny, ten co teraz widzicie na przebitce, to jest właśnie ulubiony kolor GT 4DOR-a według mnie, ale ten też jest super, ten też jest bardzo ładny. Otwórzmy sobie maskę, skoro już zaczęliśmy od przodu. Opa! To jest rzędowa szóstka, ale z tą nową technologią, tutaj sobie posprzątamy. Z tą nową technologią mercedesowską, w ogóle technologicznie świat poszedł do przodu motoryzacyjny, dlatego ten samochód też bardzo szybko jeździ. I ten samochód ma 4,5 sekundy do setki w przyspieszeniu. Silnik nie wygląda jakoś spektakularnie. Zamkniemy sobie maskę. Dalej idąc, spójrzcie na koła. To są felgi 21-calowe. Wielkie zaciski, wielkie tarcze, które giną w tym aucie. Giną, bo zobaczcie, one się malutkie wydają. Wersja Turbo Formatic Plus i tak dalej. Piękne wnętrze, w ogóle dokładki takie a la drewno z nagłośnieniem Burmester, ale to potem przejdziemy też do wnętrza. Z tyłu oczywiście również 21. No i tutaj przejdźmy też do tyłu, bo tu się najbardziej, najwięcej dzieje. I uwaga, tył jest bardzo kontrowersyjny, bo bardzo łatwo można ten tył moim zdaniem zepsuć, ponieważ tutaj macie stały spoiler, ale wiele osób bierze spoiler taki wysuwany i jak on jest wsunięty bez żadnego spoilera, no to niektórzy mówią, że to jest niemiecka multipla. Dosłownie, wyobraźcie sobie, jakby teraz tego spoilera miało nie być. Cztery rury wydechowe, ale zaraz sprawdzimy, czy to są fejki. Oczywiście, że fejki. To nie są prawdziwe rury do końca. Tam jest jedna rura wychodząca na dwie. No ale Mercedes słynie z tego, że w nowych modelach tak ma. RS7 również na 21, na wielkich felgach o niskim profilu. Nieco niższym niż GT 4DOR. Również agresywny przód. To jest samochód z 2014 roku. GT 4DOR jest z poprzedniego roku. Tutaj mamy wersję ze Stanów, oryginalne RS7, które jest nieco zmodyfikowane. Zaraz powiem wam o modyfikacjach. Karbonowy splitter, prawdziwy karbon. No i dalej mamy tu takie oklejenie. Właśnie, możecie powiedzieć, który kolor wam się bardziej podoba, bo tutaj właściciel wybrał dwa kolory. To jest pierwszy kolor, który będzie opcjonalny. Tu jest drugi. Co myślicie? Który byście wybrali? Którą stronę? Możecie napisać w komentarzu. A my idziemy dalej. Karbonowe lusterka. Naprawdę fajnie wyróżniające się. Nie są jakieś piano black, tylko są full carbon. No i przejdźmy do środka. Pikowane, sześciokątne wnętrze RS7. No i dużo karbonu. Dużo się tu dzieje. Zobaczcie. Tutaj nawet w boczkach jest karbon. Ciekawy jestem, jak ten samochód zapierdziela. Jestem bardzo ciekawy, naprawdę. Z wyposażenia żadnych kosmicznych rzeczy nie ma, ale tu jedną uwagę chciałem wam zwrócić na nagłośnienie wysuwane. Bang & Olufsen.
Bardzo ciekawa sprawa, tak samo się wysuwa. I przechodząc do tyłu, to jest właśnie to, o czym mówię. Tu mamy wysuwany spoiler. No i na dole mamy jeszcze karbonowy dyfuzor. No i dwie piekielnie podobno głośne rury wydechowe. Ale to, co najlepsze, to, co kochacie najbardziej, czyli dźwięk wydechu tej rasowej RS7. I posłuchajcie tylko, jak to brzmi. Teraz wam go odpalę. Zmieniamy na Sport Plus. O kur... Jest jeszcze głośniejszy. A teraz posłuchajcie, jak brzmi GT Fordor na maksa. I ja tak naprawdę mógłbym przy takich dźwiękach grać w szachy. Nie byłoby to zupełnie, nie ruszałoby mnie to w ogóle. Jeżeli to jest max, bieda. A kiedyś to była motoryzacja, nie to co teraz. Wsiadam do GT Fordora. Jestem ciekawy, jak to jeździ, ponieważ ma nie najgorsze przyspieszenie. To jest 4,5 sekundy do setki. Piękne jest to wnętrze, nie mogę oderwać oczu po prostu. Ciężko mi się na drodze skupić, jak prowadzę, ponieważ wnętrze w tym samochodzie jest bajeczne. Bardzo mi się podoba. Jakiego boosta dostał. Ten samochód kosztuje ponad 600 tysięcy złotych, blisko 650 tysięcy jako nowy. Zobaczmy, jak to przyspiesza z tak zwanej procedury. Uuu, jak to wyrywa do przodu! Przy zmianie biegu z dwójki na trójkę bardzo fajnie szarpnęło do przodu. Zrobimy to jeszcze raz. Myślałem, że będzie gorzej. Naprawdę jest rewelacja. RS7 już na mnie czeka. To jest super auto. Jak to strzela? Muszę zamknąć. Przeszkadza mi. To jest super auto. Ale teraz pora na wisienkę na torcie, bo RS7 już na mnie czeka. Grzeje się, kotłuje. No i zobaczymy, jaka jest różnica między 4,5 do setki w Grand Coupe a 3 sekundy, bo mniej więcej 3 sekundy do setki ma porobiony RS7. To było mocne, to było najmocniejsze. No i RS7. Czemu 700 koni mocy? Został zmieniony cały dolot, z tego co wiem. Jest mapa wgrana i tutaj mapa z takimi modyfikacjami wystarczy, żeby już zrobić 700 koni, ale podobno jest plan na jeszcze więcej. No, 700 plus będzie tak o. Puch. Z tyłu głowy słychać cały czas. Dobra, nie przygotowałem się na takie coś. Dobra, czekajcie, muszę przesunąć fotel. Nie no, aż tak to się nie spodziewałem. Bo wiecie, nie chwalę się, po prostu stwierdzam fakt, że jak dużo siedzicie w autach sportowych 500, 600, 700 plus, to już kolejna 700 nie robi na tobie takiego wrażenia, jakby to była pierwsza 700, mówię o 700 koni. A tutaj zaskoczenie, dobra. Teraz jestem już troszeczkę bliżej, jeszcze troszeczkę bliżej się wsunę, bo ja jednak wolę być blisko. Czemu ja mam włączoną trakcję? Wyłączmy ją. ESC off. Uuu, jak zmieliło. Nie, przestraszyłem się wręcz. Jak widzicie, mamy tylko jeden stopień na plusie. No dobra, spróbujmy. Jaka to jest frajda. No jedną ręką ciężko się mieli kołami w RS7. Ciężko mi to było zrobić. Niesamowity samochód. Jak jeździłem tą najnowszą RS7 z Jackiem z kanału Sukces.pl, jeździliśmy, ja dostałem 620 koni RS7 fabryczne, stokowe. No to nie robiło na mnie takiego wrażenia jak to porobione. To jest agresor. No żeby mieliło w czterobucie, jest ślisko, ja pierdzielę. Nie, zwalniam. Zwalniam totalnie. Nie ma co oświrować. Puch, puch, puch. W RS7, 4-litrowy silnik oczywiście.
o mocy 560 koni fabrycznie, tutaj zmieniony, tak jak wcześniej wspomniałem, no i 700 Nm momentu obrotowego, przez co jak redukujesz, stracił mi trakcję koło trzeciego biegu. O, Nissan GTR Tom, pozdrawiamy. Szkoda, że GTR-a nie mieliśmy, ale mamy na następne miasta. Nie powiem wam, na które miasto, ale mamy Nissana GTR-a umówionego. Spadło trochę śniegu, jest mega ślisko. Dla porównania zobaczmy sobie, jak brzmi GT Fordor, 435 koni, no i jak się zbiera z launcha. Zobaczmy, ustawiam się. W tym ujęciu słychać tylko jedno auto. Słuchajcie, spalanie. No, o tym można by pisać książki. Spalanie w RS7. Jak się postarasz, to tak jak widzę tutaj właściciel, chociaż on właściciel chyba nie jeździ spokojnie, tym bardziej, że to jest auto w wynajmie też. No to jest 25 litrów średniego zużycia. No ale jak ja pojeździłem sobie kilkadziesiąt kilometrów tym samochodem, kilkanaście, kilkadziesiąt, to mam spalanie na poziomie 40 litrów średnie. Oczywiście standardowo jeszcze trzeba zjeść czekoladkę, dlatego ja przy oddawaniu kluczyków oddam właścicielowi, a właściciel w zamian musi zjeść jedną czekoladkę. Proszę bardzo, tylko trzeba czwórkę znaleźć. Gdzie jest czwóreczka? Jest. Rozpakowujemy i daily vlogi są na zasadzie tego kalendarza adwentowego. No i każdy film to jedna czekoladka, każdy film odliczanie do Wigilii. Zjedzona! Właśnie zaczął padać śnieg. Tak świątecznie się trochę zrobiło. Także dziękuję za kolejny dzień świątecznego tripa, za kolejny dzień obejrzanych daily vlogów motoryzacyjnych. Świetne naprawdę oba samochody. Petarda pod względem wszystkiego, wydech, przyspieszenie, wszystko. Sportowa, rasowa bestia. A tutaj wygoda, komfort, styl, z zewnątrz świetne auto. Troszeczkę wolniejsze, ale również bardzo ciekawie szybkie. Pamiętajcie oczywiście o subskrypcji, bo to jest głupie, no ale bardzo ważne, dlatego subskrybujcie kanał. Już jutro kolejny materiał. No i do następnego odcinka. Trzymajcie się, dziękuję bardzo. Wbijajcie na Instagram. Do następnego. Cześć.